Hej, nawet to jest już kolejny modzik z Dragon Ball Z Budokai Tenkai 3. Okej, w poprzednim skończyli Battle of the Current Tower, a teraz otrzymamy Goku Strikes Back, czyli legendarną walkę, pierwszą walkę Goku versus Piccolo. Tak, Piccolo, ale nie ten Piccolo, z którym walczyliśmy wcześniej, znaczy z naszym przyjacielem, wiecie, z całej serii Dragon Ball Z, a tylko z jego ojcem właśnie, z tym złą wersją Piccolo. Właśnie to jest ojciec tego Piccolo z Dragon Ball Z, który jest dobry, potem w ogóle jest zajebistą postacią, a tutaj właśnie walczymy z jego ojcem, który był bardzo, bardzo, bardzo złym skurwysynem i w ogóle to wypluł tamtego Piccolo z jaja, bo Piccolo namyczanie są jajorodni. No i taka sytuacja, o kurczę, o kurczę, o kurczę, unik. A chuj, nie udało się, dobra. Okej, strzelamy w niego. I się, no i patrzcie, i to jest kolejny ten przeciwnik, co będzie mi tu spomował, jak go kurde nie zaszarżuje. Na przykład z nim walka, pamiętam, że była już na początku ciężka, z swoją drogą to bardzo fajna ta mapa jest, na której teraz walczymy. Ja nie wiem, czy ona w ogóle jest dostępna w tym zwykłym battle modzie, ale chyba jest, na bankowo to wszystkie mapy są niby dostępne. A pamiętam, że nie pamiętam dość, żebym grał na, tak na battle modzie na tej mapie, dziwne, 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 bardzo. Dobra, bijem go tutaj równo, musimy go tutaj tłuc szybko, bo to jest naprawdę ciężki przeciwnik, zobaczcie. On ma ładne, ładne tutaj hity, jeżeli mi tu mocniej dopierdoli, to się mogę nie podbierać, tylko muszę jak zwykle gnoja szarżować, bo jak tu go nie zaszarżujemy, no to dostajemy po piście, ale mam już tu R3 pokazane. Wciśnijmy sobie R3. O, chcę zobaczyć, patrzcie, kurwa, czemu nie mogę tego uniknąć? Kolejny z tych gównianych, kurwa, przeciwników, których nie mogę, których spali uniknąć. Oj, rozpieprzyłem ten budynek, jaka szkoda. Ale fajnie, w ogóle swoją drogą ma ten spell Goku, co teraz widzimy. Zobaczcie, jak spadamy. Użyjemy tego kontrataku jeszcze raz. A, już nie trafimy, dobra. No to szarżujemy w niego. Oj, proszę, od pleców został pan. Szkoda, że Max Powera nie mam. Muszę się spróbować do Max Powera podładować. A szybko, póki mam go od pleców, to go już przeszarżuję. Spróbuję go jak najdłużej tutaj przytrzymać, jak go mogę bić pod tych pleców. O, ale już się kurde spuścił, niestety. Znaczy, puścił się. Puścił się, kurwa, bo zaraz będzie. Aj, mogłem go, kurwa, od pleców wziąć. I jak ja tego nie lubię, tych Kaiosenów, czy jak to się nazywają, te Soulsamany. Chuj, wiesz, że tak w tym momencie, wiecie, że nas odwala. Dobra, ładnie tu kombosy dostaje ten Piccolo, trzeba go tak tłuc dalej tutaj, póki tylko możemy, muszę ciągnąć tego szarżować, jak to z poprzednimi przeciwnikami, bo naprawdę nie chcę tutaj się bawić w bitwę na skille, bo ja wiem, jak to się, kurde, kończy. Widzicie, jest, kurwa, spammer dojebany, no kurwa, chuj mu w matkę. Przecież nie wiadomo, bo to się z jajka wykluło, więc co go zrobił, pewnie ojca miał. Aj, u niej, dobra, zdarzyłem. No i patrzcie, kuźwa, nie da mi się podładować. No jeszcze użyję Image Strike, to będę się wolniej ładował, chociaż tak się praktycznie nie ładuje, ale dobra. Mniejsza o to. Dobra, teraz się mogę podać do maxa. Mogę i pięknie, Max Power. No i patrzcie, spamming, kuźwa. Oj, proszę, od pleców mam Max Powera, pięknie. Teraz to go będziemy bić, proszę bardzo. Teraz to cię, kurwa, pobije, zobaczcie. A patrzcie, nie mogę? To chuj, ultimate. Zapię go. I złapałem w ultimate'a, pięknie. Mam tu R3, ale chyba nie będę go używał. Tak swoją drogą właśnie Goku wykończył tego Piccolo w anime tym ultimate'em. Tylko niestety tu go udało mu się go przeżyć. Więc go... O Jezu. Ej! Nie ma tak! Kuźwa, nie, jak to się zawsze udaje. Mi się nigdy dwa razy nie udało tak teleportować za plecy. No i leży Piccolo. Jednak nie leży. Wow! Mamy kolejną alternatywną wersję, że w momencie, kiedy zginął... Łocie chuj! Łocie chuj! Co to jest? Jak to się stanęło? Patrzcie, mamy taką alternatywną wersję, że jak najebią tutaj Piccolo, to się walka nie kończy, tylko właśnie pojawia się sługus Piccolo, a w zamian za Goku walczy jego żona, czyli Chi-Chi. Tak, to jest właśnie Chi-Chi, tylko jak była mała, zobaczcie, już od początku grała w tego w Playboyu, no i widzicie, upierała się na, jak na prostytutkę przystało, chociaż dziwne, bo przecież właśnie prostytutką nie była, no ale dobrze, nosić samo bikini na, jako dziecko to trochę tak nie wypada, ale kuźwa, to był chyba najbardziej debilny pomysł z moich, kurwa, pomysłów, żeby tego, mam nadzieję, że jak ona mi padnie, to będę ją normalnie Goku, bo jak to nie widzę tej gry, tak jakoś to słabo pójdzie, albo spróbuję użyć ultimate'a tym przygłupie. O, proszę bardzo. Ej, znowu spamy, kurwa. Takie samo Esima, co ten. Co tamten. Mogę go strzelać? Mogę. Oj, proszę, mam Max Powera, więc może coś go tutaj pobijemy wreszcie. Kuźwa, ja mu nic nie robię, bez kitu da Chi-Chi, to się pałę na maksa. W sumie widać, że jest odsania pałę, na potem jak się biorą. Save Goku. O, proszę. Co za ultimate? Kuźwa, jak się udał oczywiście. Jebana, kurde. No, Kim, patrzcie, jakie dupę widać. O, kuźwa, ty. Dziecięcą pornografię w tym Dragon Ballu mogli. Ja się nie dzieje, że ta superniania się dopierdoliła, jak tu taka akcja była, dobra, i proszę, proszę, bije. O, dobrze, 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 jeszcze, i tak to się możemy teraz bić. Dobra, teraz użyjemy tego ultimate'a. Teraz już nie ma chuja, że go uniknie, chyba że się tepnie.
A, nie tepną się. Co za ultimate? Aj, Goku jest! Wow, co mocne gówno! Ale mu zajebałem kombosa, let's kito. Szybko, szybko, szybko! A, ładnie! Zajebałem mu. Chwila, przespamuję mu tym. Nie pierdolcie, nie pierdolcie, nie pierdolcie! Kuźwa, nie działa, że to szarżuje! Czy mogę się domyślić, bo zawsze... Zajebo! Na pizdę mnie ujebał, kurwa, jakieś ciapaty! Okej, okay, wracamy od tego momentu, co przed chwilą było właśnie, jak pokonaliśmy tego jebanego zielonego ciapatego cwela, kurde Piccolo. I teraz właśnie użyjemy R3, już nie popełniłem tego błędu przed chwilą, że będziemy się bić tamtą tempą chipą i nie będziemy mogli jeszcze Goku se włączyć, żeby to już w ogóle była porażka i przegramy z jakimś kurde jebanym przygłupem, że jest bez kiedy porażka, żeby sługus najebał mnie, a główny boss kurwa dostał po piździe jak ostatnia lama. To jest kurwa właśnie, no parodia po prostu. Dobra, teraz żeby tylko nie przejebać tej walki, bo się kuźwa chyba powieszę. Bez kitu jebie mnie jak pizdę. Dobra, teraz, o jeszcze full power raz, no to pięknie, jak mi teraz spami ultimate'em, oni lubią takie. Co ty jeszcze odpierdalam? Widzieliście to? Siedział kurwa i se w ręku machał sobie, jakby se kuniara chciał zwalić tutaj podczas walki, proszę, dobra. Spamuję go. Oj, kurwa, wiedziałem, no kuźwa wiedziałem, Boże. Wiedziałem, kuźwa, te boty są takie, że się kurwa z dupy ultimate'em zapierdolą. Kurwa mać, jebana gra! Pierdolone SI zbugowanych kurwa durniów. Się kurwa ładuje jak jakiś pierdolony ciapak. Chuj, tam biję go na pizdę. Może się uda, jak przegram to się kurwa pierdolę, nie nagrywam tego gówna przez następny tydzień. Bo się mi się nie będzie kurwa gówna chciało robić, ja pierdolę. Ile można kurwa nagrywać jeden zjebany odcinek. I mamy R3, kuźwa mać, jeszcze go popijcie. Wow! Kuźwa, wystarczyło R3 dać ci coś, żeby go zajebać na pizdę? Kuźwa, ultimate, zwycięstwo i żaden tam przydupas już mi nie podskoczy. Wygrałem i na tym kończymy ten odcinek. Trzymajcie się po zobaczeniu, do następnego odcineczka, komentujcie, subskrybujcie, stawiajcie łapki w górę i tak dalej. Ja się nazywam, do następnego odcineczka, trzymajcie się po zobaczeniu, cześć!